Dzień dobry Państwu, kolejny odcinek Janusza Biznesu. Zarząd mnie nie darzy miłością, ale z wzajemnością, że tak powiem. Mamy okno transferowe. Przyjrzyjmy się temu, co tu dokładnie mieliśmy zrobić. Tutaj jakaś oferta transferu mi się pojawiła. Pitzner, no dawaj, dobra, sprzedajmy go, sprzedajmy go, bo on ma dużo lat, spadła. Ten tam żąda transferu, tak to pamiętam, że mnie wkurzał ten koleś. Co eee, tak. to, to jest fejzić Pokaż mi go. Bramkarz. Okej. Okay. Bramkarz to jest lipa. Trzeba ten koleś nie będzie, no ale dobrze. Eee, Sprawdźmy oczekiwania naszego zarządu. Rozwój młodzieży to jest spoko. Ściągnij, Dobra, trzeba ściągnąć na padziora. Ściągnąć na padziora i jeszcze posprzedawać ludzi. No, niby chyba, że jak. Eee, no dobrze, ściągnąć na padziora za to, co my mamy. Tak, średnio, średnio to bym widział. Ale trzeba się zastanowić, koło my możemy to sprzedać w ogóle. Po pierwsze, bramkarz wchodzi. Tyk. Ten dziad kurde, tutaj mi psuje wszystko. Jak sobie wejdzie? Czemu nie? Ja tu za bardzo nie mam kogo sprzedać. Kogo my, my byśmy, musieli... zaraz zobaczę. Może za tą bańkę uda mi się wyczasnąć kogoś, kogoś kolesia, kogoś na padziora. młodego. Ehm. Um... No i ha, Właśnie. Już patrzę w, yy, w komentarze. Nieraz mi tu podaje paru, ale zacznę od tego, co mi podał Karol Kukuła. Rosołek z Legi. Nie znam człowieka, ale sprawdźmy. Sprawdźmy rosołek. O kurde, jest to jakiś taki... Boże, jakiś rosół, co to w ogóle? Dobra, dawaj. Kraft, obserwuj go. Zobaczymy, na, czy on się w ogóle do czegoś nadaje. Propozycja na napastnika. Dobra, mamy Alan Velasco, Mohamed Darami, Danilo Sikan, której Parrot i Piccoli. Dawaj, Piccoliego, bo się fajnie nazywa. Zacznijmy od niego. Piccoli, Dobra, obserwuj pan Piccoliego, um, Alan Velasco. Velasco jakieś. Na razie tę trylkę sobie obserwujmy i zobaczmy, co z tego będzie. Aha, ale to jest. Nie jest napastnik. Coś mnie tutaj oszukują. Dobra, Alice. Sims. Tak, Sims? Dobrze. To jest taki. Dobra, ma afro na głowie, spoko. I, I zobaczymy, ile sobie za nich zażyczą, i w ogóle co to jest. Czy to jest coś warte? Dobra, teningi, teningi, teningi Ribeiro już tam całe chodzi. Amade też już pomału na 70 overall bija No dobrze, opłacało się tenować tego bramkarza. Widzicie tego Banksoa, Bo teraz nam się skontuzjował nasz główny bramkarz i on będzie miał szansę pobronić. Zobaczymy, co nam powie nasz skałcik. Ale to już było. Ale to już było Okej. Okay. Par 740 67 overalla. Moment, 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 moment. Jak to wyglądało u nas, jeśli chodzi o skrzydła? On ma 67 overola. Mamy kość na prawą stronę. O! Nie mamy prawego pomocnika, mamy samych lewych. To olewam. Sorry, ale olewam. Panie kolego, odrzuć do budy. Raport zwiadowczy też mnie średnio interesuje. Drużyna roku 2019, no Ronaldo, niesamowite. Nie że z tu nie pokazali. Sterling jest dominowany do drużyny roku? Hm. Raczej nie. Dobra, eee, robimy treningi. A Ribeiro tam pomału do przodu, ciśnie. Menadżer roku. I Cessetien został menadżerem roku. Czy ja dobrze zobaczyłem, właśnie? Okej. Okay. <laughs> Ciekawe. Spitzner sobie poszedł. O, byłem już chyba wrócił, jeśli dobrze kojarzę. Miesięczny raport zwiadowczy. A, możemy tutaj jakieś talenty? Okej, okay. tego gościa podpisujemy. O. Okej okay. To jest odrzuć, to też odrzucaj. Tacy mi są niepotrzebni, to też odrzuć, też odrzuć. Podpisz, podpisz, odrzuć. Zawsze ich można wywalić, później nie jest ze szkółki juniorskiej. Drodzy, to oni nie są, 70 tysięcy. Nie przesadzajmy. Ale święk to nie jest jakiś tam kluczowy zawodnik u nas, to spoko, może sobie iść, jakby nie będę z nim przedłużał kontraktu. Dobra, brankaż do góry znowu. Dawać mi tu jakiś mecz, kurczę blade, co jest grane? Nie, nie, nie można, nie można nic zegrać. Luke Show zmienia warty. Yy, Boże, warty. Barwy idzie do Walencji. To też ciekawe. Dobra, bo ja się tu zagaduję. A tu zaraz mi się skończy okienko transferowe. Co jest, panie kolego, co się stało? Co się? No, ty, chłopak w ogóle idzie ty? Idzie ode mnie. Rotacyjny. I ty jeszcze coś chcesz. Dobra, mamy mecz. Zobaczymy, no ten Scout trochę mu zajmuje, żeby tam, dobra, tu wchodzi Amade, żeby, żeby mi sprawdzić tych zawodników, ale mam nadzieję, że się opłaci. Dajmy obranić temu Bongsałowi, Szwęk już stąd idzie zaraz, więc jest z powrotem. Wibe stąd pójdzie prędzej później, Mówię w wkurza. A reszta zostaje, Kobylański może coś tam nastrzela. Ja zobaczymy. Ja tak patrzę w lewo, bo tu mi się renderuje film yy, z podcastu, który wam wrzucę zaraz. W ogóle yy, nie dziwcie się, że nie wrzucam odcinków z eventów z PSA. To nie jest tak, że ja to olewam, bo zaglądałem sobie dzisiaj, ale po prostu nic nie ma. Nie ma, nie ma o czym mówić. O, proszę. Proszwitz, znowu dwie bramki. Proszwitz dalej tam jest. Króluje, jeśli chodzi o, o, o strzelców. Co by się spodziewał? Ja nie. <laughs> Dobra, mamy końcowe rapor raporty Fejzic. Czy to czasem nie jest nasz bramkarz? To jest nasz bramkarz. Yy, jaka jest jego wartość? Wiecie co, zaryzykowałbym... No kurde, dobra, a 650, a nie sprzedawaj... O Jezus Maria, Za Ja to zrobiłem, no ale już mi się kliknęło, trudno. Start drużyny. Dopiero co Koleś mi dziękował, że mu dałem szansę, a teraz, że musi grać więcej, hopek. Nie na miejscu, do budy. byś mi tu gadał. Trudno. Dobra, 66 overola 65, 68. Na którego z nich mnie będzie stać? <grym> Zapytam w ten sposób. I to byłby fajny. Mam pala. Dawaj tego mam palę. No ten to jest drogi. Dawaj będzie mi. Bongo też pasuje, jeśli chodzi o, o, o imię. Ale dawaj mam palę chcę. On tak wygasza, wygasa. ha, To nie mogę do niego zagadać. Nie mogę. Dobra, to w takim razie nie wiem czy tego, czy tego. Ale to nie zmoczy. Dawaj, no dawaj go. Do listy życzeń i zobacz na sferach. Eee, aha, bo tu jest Mampala. Spróbujmy, spróbujmy podejść tego Mampalę. Kurde, ja idę w te nazwiska, wiecie, tylko Tanganga, Mampala, czy zabijmy sobie taki zespół. Jest Czapka. O, Ancelotti. Stefan Batory. Spróbujmy wymienić piłkarzy. Spróbujmy dać im napastnika. Groszwidz. Dawaj tego No to dałem wam napastnika to nie chcesz Zaoferuj Złowi Taro, Dawaj tego Za słaby czyli Dawaj, putaro. No to jak was nie zadowala, to macie problem. W takim razie zaoferuj kwotę za piłkarza. <laughs> się nie będę z nimi tackał Dobra, e, dajmy im. Ile kosztuje ten zawodnik? Ramu nie. No i. Tego tu nie rozumiesz. Idziemy z nim negocjować. 600 kafli poszło. Może jeszcze jakoś odrobimy te 3 miliony, ale wątpię. Ale ważne, że jakiegoś zawodnika damy mu tu kluczowy, żeby się nas klub nie czepiał o nic. Kluczowy, panie kolego. Panie, ale. 4 lata. Możemy na to przystać. No, wiadomo to, co zwykle. E, wiecie co? Kurde, nie stać mnie. To jakiś pijany jest? Czemu tak dużo? Panie, do no budy. No i dobrze i spadł uwag, kurde Też by chciał tych pieniędzy mieć nie wiadomo ile Do budy Świetna robota o i już się cieszą patrzcie No i zaraz mi tu skoczy ocena o panie ale ale mi poszła ocena do góry teraz no to może mnie nie wywalą Jakimś cudem No panie mam pala zaraz pana na treningi Dobra to już wiemy Zaraz pana to tu... Aha już mi ocena spadła co za typy no nie wierzę Kracinie się rozwijają. No dobrze, to... Szybkość biegu 81 to wystarczy jak na razie. Dajmy sobie pana łampale. I. Konaj bramkarza. O konaj bramkarza, czemu nie? Tanganga. Tanganga. Mówię wam będzie Tanganga, Mbabu Wampala. Keita, nie wiem, kogo tam sobie jeszcze ściągniemy, czekajcie, kto jest taki. takich eee... Jak się nazywa, Boże, ten obrońca z Niemiec, nie pamiętam Mnisza Mowy z na niczym, no dobrze Już mi ocena spadła, fajnie, miałem 74 bo Miałem sobie tą ocenę, fajnie było Ale już klub stwierdził, że jednak, jednak im się to nie podoba Za długo tą ocenę miałem Wypożyczenie, sorry, ale nie Ribeiro będzie tutaj u mnie zawodnikiem. Będę nim grał. Grał w grę. Idźcie mi w ogóle, idźcie sobie wypożyczyć tam, nie wiem, z swoich kuzynów, a mi dajcie spokój. Tomasz, idźcie wy ode mnie. Oba jak za 74 miliony do Real Madrid przechodzi. Ciekawe. O, oferta wycofana. O nie, tylko nie to. Jaki Jonathan David przechodzi za 26 milionów, masakra No i dobrze, zakończyliśmy ten rynek transferowy, znaczy to okienko eee, Zarząd klubu ciągle ma do mnie jakiś problem Więc nic z tym nie zrobię, niech się walą O, ten będzie dobry koleś Ten może być dobry, ten będzie taki średniakiem Ten też będzie średniakiem, więc już go można zwolnić Ładowa i tego też już można zwolnić. Ale ten będzie kozakiem. Więc fajnie. Eee... Panie zarząd. Mam wygrać ligę. Ale to już zrozumiałem. Ukończyć sezon mając 3 bańki w budżecie. No, będzie mi będzie ciężko. Nie powiem. To zrobiłem. Obniż średni wiek w składzie do 24 na przestrzeni dwóch sezonów, ale to mam jeszcze jeden. Po wnioski z Ribeiro podpisałem. W 10 meczach, no dobra, no to muszę zacząć go wpuszczać. Muszę zacząć dziada wpuszczać, gdzie on to jest? A masz, idź do pierwszego składu. A co? Poczekajcie, jeszcze bramkarza zmienimy. Jest uśmiechnięta buźka to nie gra, nie? Trzeba korzystać. Rozegramy sobie jeszcze ten miesiąc. Tak jak mówię, żeby te odcinki nie trwały tydzień, około 20 minut to jest idealnie. Tak mi się daje przynajmniej. No i jedźmy z tym. O pff, stop, stop, stop. Czekaj, czekaj. Czekaj, czekaj. Puri? czy on w ogóle jest napastnikiem? A jest, dobra. Za proswicę ta żal go wstawiać. Więc damy go za, te, za to Pirena, tak. I okej. Okay. PIRE będzie z ławki wchodził. A my damy temu modemu. Mam pali. Ile za dużo bramek nie strzela, a proprzesz strzela dużo, więc, więc dlatego on jena tutaj szału nie ma, ale jest bezbramkowy, okej. Okay. Jak to w ogóle wygląda? Bo tam to pierwsze wszystko wygrywało, nie? No i dalej widzę, że wszystko wygrywają, ale jesteśmy przynajmniej na drugim miejscu. Ribeiro idzie do góry ze statami. Ładnie. Nijaki debiut. No. Mam nadzieję, że się poprawi. Dobra, jeszcze raz tym samym składem, składem zagramy. O, panie, tu gramy z trochę lepszymi przeciwnikami, już. Ech, z karnego. A nie, najpierw proszwica, później z karnego nie trafił. Czekajcie, ktoś do mnie dzwoni. No i tak to jest, widzicie. Jak chce się robić odcinki bez, bez cięcia. A wybaczcie, to 5 sekund będzie takie już trudno, bo, bo po prostu. Okej, okay. wyjeżdżam w góry, okej, okay? i, i, i chcę, nagrywam wam do przodu, a po prostu renderowanie o, obecnie w tym programie, który mam tu na kompie, on mi się crashuje i ja unikam tego jak mogę, a widzicie, że mi dzwonią podczas odcinka, no. Ale mam nadzieję, że mi wybaczycie jakoś te 10 sekund pauzy. Eee, wiem, że to jest amatorka, ale mówię, no to wynika z tego, że, że chcę, żebyście mieli jakieś nagrania. Co cię tostwo w ogóle mi tutaj? idzie że z nim... Ten tu wygląda ciekawie Ale dobra, mamy już trochę tych juniorów, nie przesadzajmy też już No dobrze To co, wrzucamy z powrotem pana Pire Wrzućmy też Neliga, Po Ribeiro to tak średnio bym powiedział na razie I wrzućmy Kessela, bo też jest zadowolony, nie wiedzieć z czego Nie, naprawdę, mnie to, mnie to osłabi czasami, serio, ja, ja nic, nie siedzę w domu, nic się nie dzieje Zaczynam nagrywanie i wszyscy zaczynają do mnie dzwonić I Ja mam takie, no naprawdę, <grym> za każdym razem jest to samo Kobyleński, nice, ktoś tam kontuzję złapał, tak mi się wydawało Dobra, dojdziemy do końca tego miesiąca i tu sobie skończymy odcinek, co? O, ganga, nie, przeprost kolana, przeprostował kolano, no Mój zarząd dalej mnie nie lubi. Mimo, że już prawie dogoniliśmy pierwsze miejsce, to zarząd stwierdza, że e, wyrobane. Amadeusz daje radę i Mampala też poszedł do góry. No, to chyba będzie ostatni mecz w tym odcinku. Takie mam wrażenie, bo tam chyba w lutym już więcej spotkań nie mamy. Bo tutaj za dużo spotkań w tej lidze nie ma, nie oszukujmy się Więc zagrajmy sobie to bez tangangi. Eee, Mam pala dobra dajmy teraz zamiast proszwica Zróbmy taki eksperyment Chociaż wątpię, żeby wypalił, ale może Tanganga ty łobuzie, czekaj, czekaj No dajmy tego kolesia, on nigdy nie gra Patrzcie, ja ten jedyny się nie skarży, dawaj w nagrodę ciebie dam Bo ty się nie skarżysz A ci z tymi buszkami to niech się walą. Też e... proszwic jedyny zadowolony, to wiecie co, to nie, to jednak damy go do składu. Ziemniaki zejdą na, na rezerwę. Okej. Okay. Dwie porażki ostatnio. No to mam nadzieję, że się uda. A! opacało się dać proszwica do składu. No, tak było, tak było. I Biancaldi gdzieś tam w 80 minucie jeszcze wsadził. E, dobrze. Kończymy zatem. E, stwierdziłem, że troszkę krótsze będę te odcinki robił, jezus, ale po prostu dalej mnie telepie po tym, że ktoś, że teraz do mnie zadzwonili. Po prostu no, nie mogę odcinka nagrać 20-minutowego, bo mnie do mnie dzwonią, no. E, I na waszych oczach zapisuję, bo tu się jakieś dziwne rzeczy z tym dzieją. Zapisz i wyjdź. Zapisuj. Dobra, chyba się udało. Okej, okay, mam nadzieję, że w następnym odcinku będzie dokładnie tak jak trzeba. No i tyle. Jak macie jakieś komentarze, wpiszcie oczywiście co do tego co robię. Może coś źle robię, że ten zarząd tak mnie nie lubi. I będziemy walczyć o to pierwsze miejsce, bo już zaczynamy je gonić. Trzymajcie się. Hej.